Wojtkowiak wrócił na boisko, Lechia wygrała ważny mecz, ale oczywiście to by było, to trochę tak pół żartem mówię, bo cała drużyna dzisiaj zapracowała na to zwycięstwo. Myślę od pierwszej do ostatniej minuty taką determinację was, bo widać, że chcecie bardziej chyba wygrać ten mecz niż Ark. Niezły żarcik na początek, okej. Ale oczywiście, tak jak powiedziałeś, no, cała drużyna zagrała bardzo dobre spotkanie i brawa dla każdego, który dzisiaj wystąpi na boisko, ale tak jak jak również dla całej ekipy, która była na ławce i która gdzieś tam się złapała do kadry meczowej, bo te dwa dni przed meczem już gdzieś nastawialiśmy się na ciężką walkę i ten mecz derbowy, więc na pewno brawa dla każdego z nas. Gdy Wolski zagrał, okazało się na głowę Marko, był ten gol, później był VAR. Ciszyliście się przez minutę mniej więcej, zwątpienie jakieś nastąpiło, bo to pierwsza taka sytuacja, jeśli chodzi o Lechię, że VAR, jak się okazało później słusznie, zabrał wam gola. Na pewno był moment euforii, bo wiadomo, strzelając bramkę w meczu derbowym, grając na wyjeździe, to wiadomo, że po to przyjechaliśmy, ale wiadomo, jakiej rangi było to spotkanie, więc na pewno euforia, ale gdzieś tam już chodziło po głowie to, że może nie uznać tej bramki sędzia, bo zbyt długo nie pozwalał drużynie Arki rozpocząć od środka boiska, ale tak jak powiedziałem, walka do ostatniej minuty spowodowała to, że wygraliśmy to spotkanie. Myślę, że z przebiegu tego meczu, który był meczem typowo meczem walki, ale to my bardziej próbowaliśmy kreować akcje i gdzieś to zwycięstwo bardziej nam się należało. Bramka z kolei Flavio uciszył stadion. Lechia przedłużyła do 9 już pasce meczów bez porażki, jeśli chodzi o derbowe spotkania na poziomie ekstraklasy. No to znaczy, że umiecie grać z Arką, umiecie wygrywać i umiecie wygrywać też przede wszystkim jako drużyna, bo to też trzeba przyznać, że po tym, co było w poniedziałek, to co stało się dzisiaj, to chyba rzeczywiście było najlepszym lekarstwem. Gdyby to spotkanie odbyło się zaraz po meczu z Koroną, byśmy wyglądali podobnie, bo każdy chciał z nas zmyć tą plamę, która była po meczu poniedziałkowym, więc fajnie się złożyło, że następnym meczem był mecz derbowy i pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę i walczyć do ostatniej minuty o zwycięstwo, bo na pewno to, co pokazaliśmy w poniedziałek, no nie przystoi nam i zdajemy sobie sprawę, że zawiedliśmy na całej linii, ale no, tak jak powiedziałem, no teraz mam nadzieję, że przełamiemy to wszystko i reszta meczów pójdzie po naszej myśli, że będziemy drużyną, która będzie kreowała grę i która będzie przede wszystkim wygrywała.